Mojego syna nie ma! Już nie ma! Maciek wpadł do swojego przyjaciela. To u niego zapalił dopalacze. Kupili je dzień wcześniej za 30 zł. Koło szkoły otworzyli nowy sklep. Bardzo kolorowy. Wszyscy o nim mówili. Czy można sprzedawać taki towar w sklepie z upominkami? Towar kolekcjonerski. Widziałam. Pełno plastikowego badziewia, a młodzieży tłumy. Do kolekcji. Życia.
Maciek! 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 Weź się w końcu do roboty! Odrób lekcję! Maciek! Weź się w końcu do roboty! Co? Co pani? Nie jestem debilem! Nie biorę dopalaczy. Mam plany na przyszłość. Dopalacze? Bez nich świat jest piękniejszy. Dopalacze? Za bardzo kocham życie. Jak pan tak może? Moje dziecko nie żyje przez takich jak ty! Możemy bawić się tak bez końca. Tylko w tym roku nałożyliśmy na te sklepy łącznej kary 590 tysięcy. Tylko tyle możemy zrobić. Te sklepy wyrastają jak grzyby po deszczu. Właściciele płacą kary i otwierają sklep ponownie. Dopóki nie zniesie ustawa o zapobieganiu narkomanii, mamy związane nie rady. Nie mogą zrobić. Codziennie jest inny towar. Młodzi ludzie szukają coraz nowych sposobów na uczenie się. Eksperymentują. Prowadzę legalny sklep z pamiątkami. Mam do tego prawo. Nie biorę dopalaczy, bo i bez nich jestem szczęśliwa. Moimi dopalaczami są przyjaciele. Dopalacze! Nie chcę ich słyszeć! Nie biorę dopalaczy, bo mam pasję. Jest nią teatr. Życie, moja pasja. 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 Życie, to nasza pasja. Co dla ciebie jest najważniejsze w życiu?